ścianie Kazbeka jest na wysokości około 4000 metrów jaskinia, która się nazywa jaskinią betlejemską znowu. Ona faktycznie istnieje, ale według legend tam mieli przebywać mnisi, którzy chronili relikwie świata chrześcijańskiego. Między innymi tam w tej jaskini miał znajdować się żłóbek, w którym leżał malutki Chrystusik po urodzeniu. W ten ponury styczniowy wieczór, kiedy za oknami mamy mnóstwo śniegu, to podróżowaliśmy po słonecznej, wiosenno-letniej Gruzji w promieniach gorącego i ciepłego słońca, po niezwykłych zakątkach Kaukazu, Tbilisi, Niziny Kolchickiej. Jest ciekawa architektura stolicy tego państwa. To jest właśnie starówka z tymi dachami powleczonymi orchą, czerwonymi. Przez środek płynie rzeka Mtkwari. Gruzja jest to kraj niesamowitych krajobrazów, bo w ciągu kilku godzin możemy z gorącego wybrzeża Morza Czarnego pojechać w wysokie góry o charakterze alpejskim, czyli Kaukaz. Z drugiej strony kraj o głębokiej, przeoranej różnego rodzaju nurtami, kulturze i historii. Kraj ten jest naszpikowany wręcz różnego rodzaju zabytkami, budowlami. Niesamowita kultura, żywiołowość, a zarazem taka swojskość tej kultury, bo z jednej strony jest ona dość orientalna, bo jesteśmy na peryferiach Europy, i właściwie w bramie, która prowadzi do Azji, czyli docierają tutaj już wpływy Orientu, Gruzini lubią, i to bardzo lubią, Polaków. Po spotkaniu gruzińskim zostałem otoczony praktycznie wianuszkiem kilkunastu ludzi, którzy chcieli w jakiś sposób dowiedzieć się czegoś więcej. A wyżywienie jest jak bardzo drogie? Tak jak w Polsce. My się żywiliśmy za 6-7 zł dziennie, tylko że jeszcze całe haczapury żywiliśmy. No, ale a czy pan tam korzysta z usług lokalnych przewodników? Czy pan sam objaśnia, jak to jest? Bo jest, jest zakaz tłumaczenia, czy coś. Nie, tam nie obowiązują, tam jest wolny kraj. Dobrze, a jak jest z kondycją? Trzeba mieć jakąś dobrą. Miarę tak? Nie, bo ja robię tak, że zostawiamy bagaże w hotelu albo na kwaterze, bo my czasem śpimy na kwaterze. Trzeba wejść na górkę i zjeżdżać sobie, bez względu na to, czy się człowiek przewróci za 5 metrów, za 10 czy za 50. Fajnie zjeżdża, ponieważ jest dużo lodu, ale czasami są wypadki, ale trzeba bardzo uważać. Może jest niebezpiecznie, ale jest lód i jest dużo frajdy. Bardzo fajnie, bardzo sympatycznie, dawno nie byłyśmy na Sankach. Co prawda dawniej, za moich młodych lat, że tak powiem, też tu chodziliśmy, ale troszeczkę było inaczej. Ale sympatycznie, wesoło. Fajnie się zjeżdża, a w ogóle zima jest super! Jestem w Nowej Hucie. Przyjechałem, żeby przypomnieć publiczności i samemu sobie czasy 60-tych lat, znaczy zespołu czerwono-czarnych, który to zaczął w zasadzie w środowisku krakowskim i nowołódzkim. 20 lat, a może mniej, wirował poczas, słońca był. 20 lat, a może mniej, świat brałem taki, jaki był. Nowochódzkie Stowarzyszenie Muzyczne Jazz and Beat and Rock co roku w styczniu
Od 3 lat usiłuję przypomnieć zespół Czerwono-Czarnych i pierwszy koncert bigbeatowy w Krakowie. Odbył się on 20 stycznia 1961 roku. W hali garaży zagrali Czerwono-Czarni. O mnie się nie martw, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Ty jesteś, to jesteś, a jak cię nie ma, to też niewielki gram. Jeśli chcesz wiedzieć same zmartwienia, tylko przez ciebie mam. O mnie zapomnij, o mnie się nie martw, ja sobie radę dam. Zawsze przypominamy jednego z najlepszych Czerwono-Czarnych, Józefa Krzeczka, Nowohucianina z osiedla Centrum A, wyjątkowego kompozytora, multiinstrumentalistę, twórcę przebojów dwudziestolatki O mnie się nie martw, czy Agatko pocałuj. No już dzisiaj go nie ma z nami, ale ja go w dalszym ciągu wspominam jako wspaniałego muzyka, wspaniałego kolegę i wspaniałego kompozytora. Zaczynał w Nowej Hucie w zespole akordeonistów, no i oczywiście w zespołach jazzowych. I już jako 15-letni chłopak był bohaterem różnych artykułów. Pisali, że Józef Krzeczek ma dopiero 15 lat, a na akordeonie gra jak stary. Krzeczek, proszę Państwa, to był taki talent, że jakby się z nim założyć, bo on się lubił zakładać, i dać mu godzinę czasu, to on by Lotrzmiela zagrał na dęce rowerowej. W tym roku szczególnie się cieszymy, że udało nam się i prosto ze Sztokholmu przyjechał prawdziwy Czerwono-Czarny. Jest to dla mnie wielka radość i zaszczyt w ogóle, że mogłem tu przyjechać.